Yo, siemanko, z tej strony TRSTA, czyli ja. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku robimy trochę małego pranka na TikToku. Siemanko, siemanko. Doszły mnie słuchy, że chłopaki planują jakiś challenge. A tak naprawdę nie doszły mnie słuchy, tylko po prostu wiem, bo to knuje turysta i on knuje coś takiego, żeby zabrać Filipa w studio. Co chcą tam robić? No pewnie mega twórcze, kreatywne rzeczy. Tylko jeden problem polega na tym, że turysta zapytał mnie, czy dałabym radę ogarnąć od kogoś plejkę na ten wieczór. Ale znowu ja się teraz zastanawiam, na ile pomóc w zorganizowaniu tej plejki, bo jeżeli ją zorganizuję, to no po prostu diametralnie zmniejsza się prawdopodobieństwo tego, że chłopaki tej nocy nagrają jakiś numer albo zrobią jakieś coś kreatywnego, super fajnego. Jeśli miałabym się założyć o to, czy powstanie nowy numer, to chyba obstawiam jednak tą fifę. No ale zobaczymy. Oczywiście życzę powodzenia chłopakom i zobaczymy, jak to będzie, tak? Moc wrażeń, być może będzie konsola, być może będzie FIFA i w ogóle moc wrażeń. My, szczerze powiedziawszy, jeszcze nie byliśmy nigdy całą noc w studiu. Wiem, że brzmi to dosyć dziwnie, ale po prostu pracujemy sobie i dodatkowo wbijamy sobie do studia i tak dalej. Zazwyczaj nie było takiego czasu, no a dawno w studiu nie byliśmy, no bo teraz, jak widzieliście, non stop wlatują klipy, więc na tych klipach się skoncentrowaliśmy, a tych numerów mamy od groma, więc tych klipów też trzeba nakręcić od groma. Filipa ukartowaliśmy tą całą sytuację w ten sposób, że ja Filipowi wkręcałem, że jakiś kupio do mnie przychodzi i on zawsze marzył pograć w FIFA i żeby zorganizować plejkę, bo ja tu w Krakowie nie mogłem po prostu nikogo znaleźć, kto by to wypożyczył. Więc z Olą wkręcaliśmy różne opcje, różne jazdy i tak dalej. Dlatego Filip w strachu i będzie dowiadywał się niedługo o tym, że będzie na noc w studiu. Zobaczcie jego reakcję, którą nagra Ola. Swoje zdjęcie. Challenge ASH? Masz czym to zeskanować? Nie. No na pewno. No dobra, to ja ci odpalę mojego. Już byś nie doszedł do tego następnego etapu. Challenge Ashwagandy się... Skanuję ci, widzisz? Skanuję ci. Witaj. Zostałeś wyzwany na challenge. Noc w studiu. Noc w studio? Tak. Dzisiaj jest noc w studio. Tak zarządziłeś? Taka jest. To jest challenge, to jakiś żabojat nas nominował. Żartowałem, jednak. To już podłącz. A Filip pewnie jest zestresowany, że jak na noc do studia, Olka przecież pewnie ma coś już ten. Olka, powiedz, że my teśmy ukartowali już od dawna. Serio? Przez 3 tygodnie o tym wiemy. Naprawdę? A po co plejka miała być? I marzył o tym całe życie. Serio? Zatrzymaj to szybko. Do tyłu. Stilo, co ty powiesz na challenge? Jak ci się podoba? Ale koze. Pokaż, co mamy. Jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami FIFA 2022. Pokaż. Do układki. Jest tutaj na obrazku kto? Kylian i Mbappe. I będziemy sobie pykać tą FIFA. Robimy noc studio, challenge zaakceptowane. Po co przyjechałeś tutaj? Do sklepu. Przyjechałem po napój energetyczny. Napój energetyczny. Najtańszy. Tiger kosztuje 2,69. To jest bardzo uczciwa cena. Uwaga, kochani. Filip. Właśnie odebrał pakę. Muszę zobaczyć. W środku jest PlayStation z dwoma... Rozjaśnię wam widok, żebyście widzieli. Z dwoma padami. A to wszystko dzięki uprzejmości Konrada z Krótkich Boków. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo uprzejmie. Będzie grane i będzie obcinane w Krótkich Bokach, także polecamy. Link do Insta. Propsy, mega dzięki. Zaraz widzisz, co się tu dzieje? Wyświetla się Instagram. Tak, no. Ja tutaj. Go jem teraz. Hop. O, zniknął. Pozdrawiam. Pozdro dla was. Właśnie przygotowujemy niezbędne kocyki. Tutaj nie wchodźcie, jest bałagan. Tam jest Daria, przywitaj się. Pokaż Darię. Przywitaj widzów. Witam. Daria, co możesz powiedzieć o takim wypadzie mężczyzn do studio na noc? Czy to wiąże się z jakąś aferą alkoholową, czy nie obawiasz się, że to będzie miało taki przebieg?
I ja myślę, że to się wiąże ze spokojną nocą dla mnie samemu w mieszkaniu, więc... A skąd masz tą czapeczkę? Bardzo ładnie ci pasuje. A właśnie dostałam sekundę temu. Dajcie znaka, jak siedzi tutaj Q kozacko. Jesteśmy u Pawła i u Darii. Fresko, fresko, fresko. Ale to jest walka? Dobra, jesteś. Siemano, jesteśmy w galerii. No nie, no to teraz już powiesz, że wchodzimy, no bo przecież siemano w każdym... Siemano. Wchodzimy, idziemy do Kerfura, robimy zakupki, będzie noc w studio. Dobra, no ale za każdym razem nie musisz, no, Filip, mówić tego samego. Będziemy dzisiaj po prostu robić dużo rzeczy. Idziemy coś kupić do jedzonka. Do picia przede wszystkim. Do picia przede wszystkim. Jesteśmy w galerii, wbijamy, kupujemy, co chcemy. No jeden. Nie mamy pieniędzy na to. Musimy, Fifi, sobie na tą noc kupić jakieś... Dwa puchary takie dla nas, ale tanie, ale takie dla nas. Te są idealne do takiego linu. O, ale sztos, stary. Pomarańczowe, aszwagandowe. No, bierz dwie. Zacko. Mega spoko, bo kolor aszwagandy, nie? To jest... Pozdro. Trup and paste. Bierzemy serowe. Złoty, ale jedna butelka to jest mało. Weź dwie szybko. Reżyserowane. Ciężkie. Ty nosisz kamerkę, a ja noszę ciężkie rzeczy. A widzisz. Serio, stary. Został skręcony wózek na Kerfurze. Ale to nie jest nic złego, bo jakby... Bierzesz, nie używamy. Bierzesz i masz. Dwa złote. Simple czekolada, polecamy. No co to jest? To jest jakiś syf, stary. Nie, dwa złote kosztuje kozacka. No jest ohydna pewnie. No stary, no czemu ty takie coś kupujesz? Ja się w nocy budzę, jem całą i nie żałuję. Nie, ja nie chcę tego. Dobra, uciekaj teraz. Chipsy, pizza, Giuseppe 4 sery. Giuseppe. My nie mamy gdzie tego włożyć, gdzieś nie mamy zabrażarki tam. No, ale to nic nie stanie, jak ona postoi teraz. Prowent zakupiony, lecimy do studio, Merive załadowana. I widzimy się na miejscu. Fresko, fresko. Fifka ogarnięta dla chłopaków. To teraz jeszcze, żeby nie było tak strasznie survivalowo w studio, które jest nienagrzote, jak to mówią górole, no to niosę chłopakom troszkę zapasowej pościeli, co by mieli na czym głowę skłonić. Chociaż na razie jest mega ciepło, jest mega pogoda. No ale wieczorkiem... Wiadomo, może się troszkę ochłodzić. Coś, kochanie, później jakieś zdjęcia, na razie mam czas. Kochani, jak smarkacie, to dajcie znaka, czy jedną ręką, czy dwoma trzymacie papier. Przywieźliśmy cały mandżur, mamy minigierkę od Illy, mamy plejaka. Rozkładamy to wszystko, bo jest tutaj katastrofa. Elo. Myślę, że oficjalnie challenge rozpoczęty. I myślę, że oficjalnie możemy rozpoczynać. Dwie szklaneczki zakupione w szczególności na tą noc. Powiedzcie, czy lubicie pić cydr? Pijemy sobie sok jabłkowy. No i co, kochani? Za nockę. Komu ślub, temu chlub. Podjęliśmy taką decyzję. Już się trochę wlewa. Robimy tak. Nasz dziennik nocy ze studia. Rozpoczynamy w tym momencie. Misja pod kryptonimem Nocny Mike. Nocny Mike uważam za rozpoczęty. Chyba, że to jest cringe'owe, to nie. Nie jest, no, ale to właśnie to chodzi. Misja Nocny Mike została rozpoczęta i co godzinkę będziemy zdawali wam relacje z tego, co się dzieje. 16.55. Rozpoczynamy, kochani. Pozdro, widzimy się za godzinę. Hello. Minęła kolejna godzina. Jesteśmy razie... po turnieju w Fifkę, tak? Tak, przegrana wielka porażka moja. Przygotowujemy pizzkę. Pizzkę w mikrofeli, która... Która się nie kręci, tak. Która się nie kręci, ale dobre rapy się kręcą. Jeszcze się nie kręci. No widzę, że tu gruba imprezka. Przyszedł do was donosiciel. Widzę, że w sam raz zdążyłam. A to tym czerwonym przycinałeś ogonki, kotko. Na tą pikcę. No. To jest ten. To jest męska, męski talerz. Tak. Patrz, jakie kubki kupiliśmy sobie w dwójkę na dzisiejszy wieczór, Ola. O, kubeczki sobie kupili. Zobacz. Ej, kozackie, a to jest plastik? Kozackie są. Nie, szkło. I to są nasze wieczorowe dzisiaj. Ale wy robicie tak, że już nie wychodzicie ze studia, czy jak? Piflok, no co, ty cały ser dla siebie bierzesz. Co? Cały ser na swoją stronę przyciągnę.
Siemanko, trzymam w ręku pada. Na polu nie pada, pada przed nami przeciwnik. Cofnij się trochę do tyłu, światło lepsze. Byliśmy w sklepie, kupiliśmy jeszcze jakiś suchy prowiant. No i wracamy, tak naprawdę siadaliśmy do biciorów jakichś i nie udało się nic skleić. Bo nie znaleźliśmy nic ciekawego. Paweł coś tam dłubał też i robił jakiś bicior, ale finalnie go nie wykończył. 5 minut robienia bitu. 5 minut robienia bitu. No i finalnie nic nie nagraliśmy, ale wierzymy w to, że jeszcze dzisiaj usiądziemy, nagramy jakiś sztosowy numer i wpadliśmy na pomysł, że może jeszcze sobie coś pofreestylujemy, coś porobimy na zajawie. A teraz zasiadamy, bo kupiliśmy PlayStation Plus na jedną noc za jedyne 37 zł. No i zagramy sobie na kogoś, jeżeli to był któryś z was. Jaki będziemy mieli nick? Pablo Druk. Pablo Druk. Jak graliście na Pablo Druk, to mieliście do czynienia za szwagandą. Ale wątpię, że ktoś z was grał, bo jest was czterech tylko. Pozdro. Kolejna godzina mija, a my mamy kolejny challenge. Zebrać FIFA pointsy. 15 tysięcy końców na drafta. Tak, i jak będzie draft, to będziemy wam relacjonować, czy się udało wygrać większość meczyku. Jak wygramy jakieś dobre karty, to będą dostępne na licytację, szwagandy. Pozdro. Klub przejął bogaty inwestor po tym, jak graliśmy jakąś godzinkę kolejną. I mamy do otwarcia 14 paczek. 14 paczuszek, oto pierwsza z nich, nie przedłużając, wyskakuje nam tutaj Rakitic, znany piłkarz. Ej, ale dobra paczka. Dobry, tak. Boateng, też kiedyś dobry piłkarz. Bardzo teraz dobry, no. No i generalnie widzicie, otwieramy sobie paczuszki, zaraz będziemy jakiś bicik kolejny tutaj kminić, coś będziemy próbowali zrobić dalej. Pozdro. Zero zaskoczenia, piłka wpada prosto w rękawicę. Toczy się wielki bój, Paweł tutaj ogrywa kolegów, na razie ogrywa ich 0-0. Jak? Jest 1-0, stary. A jest 1-0 dla ciebie? Dla niego. Dla niego, no to Paweł go ogrywa. 2-0. I mamy 2-0. Jak oceniasz po prostu ten rezultat, jak twoi piłkarze się spisują? Nie, Filip, 3-0 już zaraz. Dobrze jest. Ja nie umiem grać. Cześć kochani, to znowu my. Gramy już, 5 numer nagrywamy. Już mamy 5 numerów i 4 bity. I tak FIFA sobie w tle idzie tylko. Ile nam zostało do drafta? Został jeden mecz, półtora meczu chyba. Chyba, że ten wygramy bardzo wysoko, to gramy draft. FIFA jest wciągająca, nie? Mamy? Tak, mamy. 15 koła. Kochani. No to teraz przygotowujemy najpierw zapiekanki. Zjemy sobie. Także misja zapiekanki. Dajcie znać w komentarzu, jakie zapiekanki preferujecie. Czy może z szyneczką, czy na cienkim, czy na grubym cieście, czy serowe, czy może jakieś bakaliowe. Dajcie znać. My preferujemy takie, które po otwarciu po prostu się rozwalają, bo to znaczy, że ciasto jest dobre. Ale... Myślałeś, że bezpośrednio? Popatrzcie, kochani, jaka bagietka. Taką bagietę, jakbyście mieli tyle kawałków szynki, to byście całą rodzinę wykarmili. Mikrofela. Przycisków nie ma, tylko się nastawia, włącza do gniazda, ona już sama idzie. I patrzcie, i ona już od razu sobie chodzi. Nie trzeba nic przyciskać. O, i już robi. I to jest kilka sekund i macie jedzonko. Dzisiaj wszystkie rzuty trafiłem. Nie uwierzylibyście, że wszystkie. Papierem toaletowym rzucałem wszystkim. No, dawaj. To będzie ciężko, bo się rozpadnie w locie. Ale wszystkim dzisiaj rzucam. Wszystkim rzucam i nie wiem, co powinienem jeszcze rzucić. Dla potwierdzenia jakby, że wszystkim rzucam. To jest niemożliwe. Patrzcie na to, nie? Kolejna rzecz. Czekaj. No nie. No trafiłeś, trafiłeś, było. Trafiłem, i widzicie? No to patrzcie. No i kochani, gotowa nasza tak zwana odpustowa zapiekanka. Dlaczego odpustowa? W kartoniku, w papierku tak zwanym. I ketchup, taki... Tak jak robi ten ketchup, to jest wtedy idealny. Godzina 2:30, finalnie drafcik, kochani, wchodzimy w drafta. Wiem, że dla was to nic specjalnego, dla nas to wielka rzecz. Tak, kochani, prezentuje się finalny wynik naszego draftu. A teraz przechodzimy do rozgrywki. Pierwszy meczyk, 1-0 Aubameyang. Będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowej. Paweł, musisz włączyć kamerę, pokażemy widzom, jak będziemy wygrywać, bo się bardzo stresuje. Kochanie, jest 6-6, 90 minuta, tyle powiem.
Ja! Zobaczcie to! 7-6, kochani, w 90, do 88 minuty przegrywałem jedną bramką, a teraz jest 7-6, kochani. Należało się. Gość, tak się ale się nie należało. Kochani, ale tak się mu nie należało, że nie wiem, komu się tak bardziej nie należało. Ale musi być teraz chyba przerażony. Nie należało tylko temu, co był pierwszy w kulach przed Pudzianem. Nie, nie, co? Mocniejszy. No. No, bo to naprawdę niemożliwe, nie? Ale on musi być ze strony. Patrzcie na tutaj statystyki, kochani, kiedy padały bramki, bo zaczęło się, kochani, 1-0 dla mnie. Później 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Nie, to źle policzę, ale było dobrze. W 83 3 bramki, kochani, 3 bramki padły i wygrałem jedną bramką, czyli w 83 minucie prowadził gościu dwoma bramkami. Skończył jak wsza. 3 bramki w dubie. Pierwsze zwycięstwo mamy, kochani, lecimy dalej. Padło, proszę. Minuta ostatnia. Hiena, kurde. Przegraliśmy jednym. Rzucam padem, kochani, pożyczonym. Żartowałem. Nigdy bym nie rzucił, pozdrawiam krótkie boki. Za pożyczenie. PlayStation, przegranie drugiego meczu w drafcie. No hiena. Tu się powtarza słowo hiena. Błagam. Jesteś kotem w tą grę. Kochani, ponieśliśmy porażkę. Teraz poniesiemy zwycięstwo. Wygraliśmy numer jednak. Nie udało się. Nie udało się. Pozdrów widzów. Pozdrawiam was wszystkich. Noc w studiu trwa. Elo. Nie nadaje, nie publikacja. Blu-rayem, żeby się to mogło. Pozdrów widzów. Pozdrawiam was, ale to nie wejdzie w internet.